Sprawdzanie dostępności aktualizacji w systemie Windows 11. Krok pierwszy. Uruchom usługę Windows Update w systemie Windows 11. Wyszukaj i otwórz ustawienia Windows Update. Jeżeli dostępne są aktualizacje, pobieranie rozpocznie się automatycznie. W prawym górnym rogu okna usługi Windows Update. Kliknij przycisk Sprawdź aktualizację, aby wyszukać aktualizację. Pod dostępnymi aktualizacjami, kliknij przycisk Pobierz i zainstaluj i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować aktualizację. Po zainstalowaniu aktualizacji po otrzymaniu monitu, uruchom ponownie komputer. Krok drugi. Instalacja aktualizacji oprogramowania sprzętowego lub systemu BIOS w systemie Windows 11. Wyszukaj i otwórz menedżera urządzeń. W menedżerze urządzeń kliknij małą strzałkę obok pozycji Oprogramowanie Układowe, aby rozwinąć listę. Kliknij dwukrotnie opcję Systemowe Oprogramowanie Układowe, aby otworzyć okno właściwości. Systemowe Oprogramowanie Układowe. W górnej części okna właściwości, systemowe oprogramowanie układowe, wybierz kartę sterownik. Wybierz polecenie Aktualizuj sterownik. W oknie Aktualizuj sterowniki kliknij opcję Wyszukaj automatycznie sterowniki. Jeśli aktualizacje są dostępne, poczekaj, aż zostaną pobrane, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Kliknij kartelisty odtwarzania w serwisie YouTube, aby znaleźć filmy HP w innych językach. Oficjalne filmy HP support znajdziesz na naszym kanale.